Hejka moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym vlogiem, bo stwierdziłam, że tak jak na każdy wyjazd robię pakowanie walizki, to stwierdziłam, że w tym roku nie będzie takiego stricte pakowania walizki. Mam straszny syf w pokoju, nie patrzcie na to, zaraz będę sprzątać. Nie będę robiła takiego stricte pakowania walizki na wyjazd, tylko zrobię takiego vloga, taki ogólnie mój taki tydzień, gdzie się przygotowuję do tego wyjazdu, bo jednak jest to dość długi wyjazd i muszę pozałatwić bardzo dużo spraw. Jeszcze teraz ze względu na COVID i w ogóle to wszystko, to naprawdę mam tego dużo do ogarnięcia. I dzisiaj mamy 30 czerwca, ja wyjeżdżam 3 lipca z rana, tak właściwie w nocy, chyba tam o 4 czy coś takiego. Także muszę już zacząć ogarniać rzeczy, więc stwierdziłam, że nagram po prostu takiego vloga z pakowania się ogólnie, nie tylko pakowania walizki, też z przygotowywania, pokażę wam co robię przed wyjazdem, jak się przygotować na taką długą podróż. Coś takiego wam się spodoba, oczywiście zostawcie łapkę w górę, a ja już przechodzę do tego filmiku. Ogólnie dzisiaj nie miałam w planach w ogóle się pakować, ale stwierdziłam, że już zacznę i zacznę od takich najważniejszych tak naprawdę rzeczy, które bez których tak naprawdę nie mogę pojechać. Przede wszystkim oczywiście paszporty. Paszporty to jest najważniejsza kwestia, jeżeli lecicie samolotem, bo bez tego tak naprawdę nie wsiądziecie do samolotu. Proszę bardzo, tutaj mam tą moją studencką wizę. Kolejną rzeczą, którą dzisiaj pakuję, są portfele i ja tak jak mówiłam, biorę dwa portfele. Jeden taki malutki, który po prostu będę brała, jak będę sobie gdzieś wychodziła, a drugi taki większy, gdzie tak naprawdę będę miała wszystko i chyba muszę zdjąć już tą naklejkę z orkiestry, bo już nie wygląda najlepiej. I biorę też ćwierć dolarówki, bo u nich te ćwierć dolarówki są u nas tak naprawdę jak takie 5 zł, 2 zł, że na przykład właśnie tak jak my wkładamy do wózków, to oni to wszystko wkładają na myjnie. Takie wiecie, takie myjnie, do których po prostu przynosicie. Ja właśnie taką mam w kampusie, więc stwierdziłam, że takie pieniądze wezmę. Ja zaraz wychodzę do ortodonty, ale jeszcze wam pokażę, co przygotowałam. A więc tutaj mam spakowane w środku wszystkie dokumenty, takie rzeczy teraz potrzebne przed wyjazdem, jeśli chodzi o COVID do Stanów. Też o wizę studencką. Mam tutaj zapłacony serwis, potwierdzenie płatności, lot, potwierdzenie płatności lotu, mam ten wniosek o wizę, samą wizę oczywiście mam w paszporcie też, także mam wszystko tutaj spakowane. To co jeszcze będę musiała tutaj dołożyć, to test na COVID, który będę robiła chyba drugiego. Tutaj oczywiście paszporty, portfel, który będę chować do plecaka, portfel, który chowam do walizki, bo tutaj są takie jeszcze dodatkowe pieniądze, które po prostu ten portfel sobie wyciągnę, już będę na miejscu. No i oczywiście 25 dolarówki. Miałam posprzątać jeszcze przed wyjściem do ortodonty, ale już nie zdążę, także trudno, zrobię to później, ale jest straszny syf, serio, ja tak do dawna nie miałam takiego syfu w pokoju. No ale mniejsza z tym, nie zamartwiajmy się tym. Jeszcze wam pokażę moją dzisiejszą stylówę, bo wydaje mi się, że jest dość fajna. Jeszcze w dodatku mam taką fajną wakacyjną fryzurę. Do tego mam taką dużą koszulkę z Bershki Makes Sense, a z tyłu jest taki wielki, kolorowy, pastelowy smok. No i mam do tego takie spodnie, mam jeansy, one są chyba ze Stradivariusa. No. Hejka moi drodzy, mamy drugi dzień, ja przed chwilą się obudziłam. Wczoraj tak naprawdę po ortodoncie nie robiłam nic jakiegoś super ciekawego, bo wróciłam do domu, zjadłam i posprzątałam w pokoju i później poszłam bardzo późno spać, bo do później oglądałam film, ale no mniejsza z tym. Jeśli chodzi o ortodontę, to właśnie skończyłam nosić aparat. Dokładnie tak, teraz przez 2 lata muszę nosić retencję, najpierw przez 16 godzin, później przez drugi rok tylko na noc, no ale cieszę się, że już nie będę musiała jej tak cały czas nosić, bo jednak mimo wszystko, że ten aparat jest dużo wygodniejszy niż taki normalny, to ciężko było to wszystko ogarnąć, trzeba było wyciągać to na mieście, gdzie chciałam zjeść i tak dalej, i tak dalej. Nieraz wyciągałam to przy znajomych, także czułam się trochę, no źle. I co? I dzisiaj mamy właśnie kolejny dzień. Ja teraz idę się wykąpać z racji, że... O, właśnie zaszło słońce. Idę się wykąpać z racji, że wieczorem wychodzę ze znajomymi do kina. Stwierdziłam, że ostatni raz chcę się z nimi spotkać i pożegnać i w ogóle. Także wychodzę, ale to dopiero wieczorem, na obecność trójkę. A tymczasem idę się właśnie wykąpać, później zjem śniadanie, rozpakuję zmywarkę i będę się zabierać z opakowania. Także co? Najpierw się ogarnę, więc wracam do was, jak się wykąpię. Okej, okay. Ubrałam się i się wykąpałam. Aro! Rozczeszę włosy i zabieram się tak naprawdę za pakowanie. Trochę chłodno jest ogólnie. Mamy lipiec i świąteczną bluzę. Czemu nie? Kto nam zabroni?
Okej, lekko się ogarnęła. Myślę, że nie jest aż tak źle. I co? I zaczynamy pakowanie. Dzisiaj mamy 1 lipca. Ja dzisiaj się będę pakować. A jutro mamy 2 lipca. I jutro jadę na paznokcie. Jadę na brwi. Jak mam i znajomych, grupkę znajomych, taką teraz, to jest jedyny powód, dlaczego jest mi przykro, że wyjeżdżam. Ogólnie cieszę się, że wyjeżdżam i super, ale oczywiście oni są tak to powoduje, że jest mi też równie dobrze przykro. Tak samo Aaron, no i oczywiście moja familia, ale no wiecie, o co chodzi. Wiecie, co jest jeszcze przykro, że zostawiam? Moje ukulele. Mogę wam coś zagrać, czemu nie? Byłoby lepiej, gdyby nie to, że ja nie mam kostki filcowej. Ja mam za długie paznokcie, żeby grać na paznokciach. Przynajmniej jest mi niewygodnie. I mam też słabą kostkę, bo nie miałam kostki filcowej, więc po prostu wzięłam taki mój filc. I on jest jeszcze taki bardzo, wiecie, giętki, więc ja go składam jeszcze na pół. I tym mi się gra beznadziejnie, ale brzmi to lepiej niż jak grałam na paznokciach. Bo jak grałam na paznokciach, to brzmiało to mniej więcej tak. Oznacza. Jaram się fest. Zeszłam na dół, bo tutaj będzie mi dużo wygodniej. I co? I otwieram moją walizę i już wam pokazuję, co tutaj pakuję. Okej, a więc pierwsze rzeczy to są klasycznie już doły na krótkie, na po prostu krótkie, czyli krótkie spodenki, spódnice i tak dalej. I właśnie mam tutaj kolarki, spódniczkę, taką jakby miniówkę. Tutaj mam 3 takie spódnice i shorty i spódnice jeszcze jeansową i to pakuję tutaj, gdzie są kółka. I teraz jeśli chodzi o długie spodnie, czarne długie spodnie, biorę takie jakby dzwony, coś w tym stylu z Zary, muszę jeszcze wyprasować. Boyfriendy takie z Bershki, które mają jakby dwukolorowe nogawki i są z dziurami. I jeszcze takie zwykłe też mam jeansy ze Stradivariusa. Teraz przechodzimy do takich zwykłych t-shirtów i ich mam 2 białe, 2 czarne i jeden taki, który jakby nie ma rękawa, coś w tym stylu. I teraz na to wkładam jeszcze topy, a topów mam no całkiem sporo. Proszę bardzo, tyle jest topów, jakieś białe, czarne, różowe, niebieskie, czerwone. Tutaj jest też jeden taki błyszczący, 15 topów. Następną rzeczą są sukienki. Proszę bardzo, jedna to jest taka z Shein. Ona jest tak śmiesznie wiązana, że jakby zakłada się ją tak jak plecak i potem wiąże się z przodu paseczkami do tyłu. Ciężko będzie mi ją złożyć, więc może ją sobie zostawię na koniec. Drugą sukienkę, którą tutaj mam, to z H&M-u. Taka sukienka, już wam pokazywałam ją, jak pakowałam walizkę do Meksyku. I trzecia, ostatnia sukienka to taka z Misguided. Kolejna rzecz to 2 koszule na taki jakby krótki rękawek. Jedna jest taka z Shein, jakby z takim diabłem czerwonym na różowej koszuli. I jedna taka biała. Następnie stroje do ćwiczeń i biorę 2 stroje do ćwiczeń. Jeden to jest taki z Gym Glamour, a drugi to jest z Ocean Apart i tutaj mamy taki zwykły sportowy top i do tego długie leggingsy. Tutaj mam stroje kąpielowe i tych strojów kąpielowych jest chyba 5. Kolejna rzecz to takie małe, przenośne żelazko. O, biorę 2 piżamy. Najwyżej jak będzie jakaś taka potrzeba, to sobie je wypiorę, pakuję to tutaj. Następne rzeczy to są bluzy i bluzy położę jakby tak na górę. Bluzy biorę 4. Stwierdziłam, że wezmę 4 bluzy. Nie wiem, czy to nie jest za dużo, czy za mało, ale tam są czasem chłodne wieczory, także myślę, że dobrze wziąć sobie bluzy. I co? I pakuję je tutaj na górę. I na drugą stronę trafia bielizna. Tutaj torebki, biorę 2 torebki. Jedna to taka mniejsza, proszę bardzo. I druga to w sumie nie torebka, a nerka, taka troszeczkę większa, do niej po prostu więcej
rzeczy się zmieści. I ostatnia rzecz to jest taka jakby siatka bardziej i w nią będę pakować rzeczy, jak będę szła po prostu na plażę albo jakbym chciała pójść na siłownię, to po prostu w to będę pakować jakiś tam ręcznik, czy jakieś buty, czy nie wiem, cokolwiek po prostu biorę, żeby mi było wygodniej, żebym coś takiego miała i włożę to w ogóle najlepiej do tej nerki, do środka. Teraz to, co pójdzie jeszcze tutaj za siatkę, to będzie biżuteria, którą mam w takiej małej kosmetyczce. Mam tutaj wisiorki, mam tutaj gumki do włosów, kolczyki. Kolejna rzecz to są paski i biorę dwa paski, jeden srebrny, drugi złoty, żeby właśnie jeden pasował do jednej torebki, drugi do drugiej. Kolejna rzecz to takie opakowanie na okulary i tutaj mam w sumie trzy pary okularów. Jedno jest takie czerwone z kamuflaż, drugie to takie, one są chyba z Shein i jedne to są takie po prostu okulary, wiecie, no jakby nie przeciwsłoneczne, tylko takie zwykłe. Buty, które zabieram, to czarne, wysokie Converse'y, Air Force'y jedynki, czarne, takie zamszowe McQueen'y i dwie pary klapek. I je pakuję tutaj. Hejka moi drodzy, mamy już kolejny dzień, ponieważ wczoraj po tym, jak Wam pokazywałam, jak się pakuje, dopakowałam jeszcze tylko kilka moich rzeczy, więc stwierdziłam, że już tego nie będę nagrywać, po prostu powiem Wam teraz, co to było. I później zebrałam się i dość szybko pojechałam do kina, bo okazało się, że autobus, którym jechałam, był na inną godzinę. Myślałam, że jest godzinę później, a okazało się, że był godzinę wcześniej, więc się musiałam szybko zebrać. No a dzisiaj rano wstałam i tak naprawdę od razu się zebrałam, pojechałam na brwi. Zobaczcie, jakie mam ładne. One są teraz niepomalowane, tylko mam właśnie tą farbkę henne. Ona teraz jest dość mocna, ale będzie się spłukiwać z dnia na dzień coraz bardziej i tak myślę, że po dwóch dniach albo po jednym dniu nawet będzie taki efekt najlepszy tak naprawdę, chociaż teraz powiem Wam, że teraz na przykład ten efekt mi się mega podoba. I co, oprócz tego byłam na paznokciach i mam takie, nie wiem jak to nazwać, wakacyjno-urodzinowe. O, proszę bardzo, jest fokus. Są to takie białe i po prostu na tym serdecznym palcu są gwiazdki i to tyle. Ja się w ogóle strasznie świecę, ale jeśli chodzi o ciąg dalszy pakowania, to nie zmieściłam się w te 23 kilo, które miałam w walizce, więc stwierdziłam, że dobieram taką małą walizkę i to będzie walizka podręczna. Jej nie będę jakby nadawać, ona będzie ze mną. Nie wiem, co się dzieje, czemu ten aparat nie łapie ostrości, o co chodzi. No i jeśli chodzi o tą walizkę, to tutaj spakowałam, przeniosłam buty, bo one są tak naprawdę najcięższe. Przeniosłam torebkę i ja nie wiem, czy ja Wam pokazywałam. Pokazywałam Wam torebki, jakie biorę, właśnie buty. Tutaj mam jeszcze takie wielkie pudełko 50 maseczek, bo tam na terenie kampusu trzeba nosić niestety maseczki, no niestety takie mamy czasy. No i ta wielka waliza oczywiście. To ja Wam po nie pokazywałam w tej walizce? Chyba wszystko Wam tak naprawdę pokazałam. Ale spakowałam również mini suszarkę, szczotkę do włosów i spakowałam również prostownicę, bo to są rzeczy, bez których po prostu ja wiem, że jak będę miała te rzeczy, to się będę dobrze czuła i jak sobie wysuszę włosy, czy też wyprostuję, to wiem, że po prostu będę wyglądać lepiej, a tam woda potrafi być specyficzna, jadę też nad morze, nad ocean tak dokładnie, więc od słonej wody te włosy mogą się po prostu psuć, więc warto mieć produkty po prostu, o których wiecie, że Wam one się sprawdzą. I co? I kosmetyczki. Kosmetyczki już Wam pokazuję, co pakuję do kosmetyczek. Ja naprawdę nie wiem, o co chodzi z tą kamerą. Ja wydałam dużo pieniędzy na tą kamerę, którą teraz macie, którą widzicie, a ona się źle sprawdza, bo ona mi nie łapie totalnie ostrości. I jeżeli tu jest jakaś osoba, która wie, czy ja mogę coś mieć w ustawieniach źle poprzestawione, czy coś, to dajcie mi znać, bo ja kombinowałam, szukałam, tego nigdzie nie ma, także nie wiem, o co chodzi, ale napiszcie mi, jeżeli wiecie, o co chodzi. Także co, co tutaj mam w tej kosmetyczce? To dwa tampony, tak w razie... tutaj mam takie... Nie brałam bacików i płynu do demakijażu, kupiłam sobie po prostu jakby takie chusteczki. Wiem, że one nie takie średnie są, ale ja i tak najprawdopodobniej będę zmywać makijaż pod prysznicem, bo mam do tego taką piankę. Zresztą Wam pokażę. Ja lubię takie pianki, które są takie naturalne i one mi wtedy nie zapychają twarzy i naprawdę sobie dobrze się sprawdzają, więc teraz wziąłem jakąś nową. Zobaczymy, przetestuję, jak się nie będę sprawdzało. Jak się nie będzie sprawdzało, to będę używała żelu Stoupy, który jest już sprawdzony i po prostu też go bardzo lubię. No ale jakby co, mam jeszcze takie właśnie chusteczki do zmywania makijażu, oczywiście antyperspirant pod pachwę. Tutaj mam też patyczki takie kosmetyczne. Dalej to, co tutaj mam, to mam właśnie to Stoupy, tutaj mam szampon, płyn do mycia, niestety mam taki wielki. No ale cóż, tutaj mam również odżywkę i taką mini, w sensie mini, no po prostu maszynkę.
Po co tutaj mam to w tym od cetapilu? To nie jest jeden cetapil, tylko tutaj jest umyte pudełeczko i mam płyn do soczewek, żeby nie brać takiego dużego. Gumka scrunchie. Tutaj mam jeszcze mgiełkę i ogólnie nie biorę żadnych perfum. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy nie, ale biorę taką mgiełkę. Pokazywałam wam jakiś czas na Instagramie takie duże mgiełki właśnie od Soul i tym razem znalazłam w Rossmanie taką mini, więc stwierdziłam, że ona będzie idealna na wyjazd, więc taką też właśnie biorę. Tutaj mam również krople do oczu i krem do twarzy. I to, co jeszcze tutaj dojdzie rano, to soczewki. No i oczywiście teraz idę wam pokazać również kosmetyczkę z kosmetykami kolorowymi, bo jak widzicie, tutaj nie ma tych kosmetyków kolorowych. Taka kosmetyczka z myszki Miki, w której mam różne kabelki, przejściówki, tutaj mam też baterie, w tym baterie i karty do aparatu. Także to jest po prostu taka kosmetyczka właśnie z kablami. Tutaj rano też dołożę kabel pewnie od telefonu. No i już ostatnia kosmetyczka to kosmetyczka z kosmetykami kolorowymi i oczywiście też jej nie otworzę, a może otworzę jedną ręką. I ona jest dość spora, tutaj mam różne paletki, możecie sobie mniej więcej zerknąć. Ja ogólnie wszystkie te kosmetyki, które tutaj mam, pokazywałam wam w moim makijażu codziennym, oprócz tego, bo zmieniłam podkład, proszę bardzo, teraz używam takiego podkładu, wcześniej używałam z Charlotte, ale był dla mnie za ciemny. Tutaj mam jakieś takie produkty typu, no to wszystkie kosmetyki, które tutaj są, wiem, albo pokazywałam w toaletce, albo w moim makijażu codziennym, więc myślę, że nie ma co. I tutaj jeszcze za takim suwakiem, o, proszę bardzo, mam pędzle, gąbeczkę i zalotkę. No, jestem spakowana, jestem z siebie dumna, że się udało jakoś to ogarnąć, chociaż będę miała plecak, będę miała walizkę podręczną i będę miała dużą walizkę, więc jeżeli kiedykolwiek lecieliście na wakacje i pomyśleliście, że macie za dużo bagażu, pomyślcie o mnie i o tej sprawie. Okej, moi drodzy, a więc ja zapomniałam dograć pożegnania do tego odcinka i chciałam wam powiedzieć, że dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmiku. Dajcie znać, czy coś takiego wam się podobało, jeżeli tak, oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. I co, ja aktualnie jestem już w Miami, jestem na miejscu w kampusie i tutaj spędzę najbliższe 3 tygodnie i postaram się, jak tylko będę mogła, żeby jak najwięcej was tutaj oprowadzić po tym, pokazać wam jak najwięcej. Jestem tutaj dopiero drugi dzień, a już mam dla was przygotowanego prawie całego drugiego vloga, także postaram się po prostu, żeby tutaj było naprawdę dużo materiału i dobrej jakości, żeby to wszystko wam fajnie uwietrznić. Ja widzicie, ja już się spaliłam. Byłam wczoraj na plaży i dramat mam. Tak mnie pieką plecy i w ogóle huragany nadciągają. Ale o życiu tutaj dowiecie się w następnych vlogach, bo to jest tylko przygotowanie do podróży, a nie to, co już tutaj się będzie działo. Także widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!